Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu zapraszamy do lektury reportażu z miejsca, gdzie spłonął rodzinny dom dziecka. Ta historia miała miejsce ponad tydzień temu. Nasz dziennikarz pojechał do tej rodziny. Tutaj w tej rodzinie jest aż 11 dzieci. Wielkie straty, niestety, ale co najważniejsze, wszyscy są cali i zdrowi. Natomiast odbudowa tego domu będzie wymagała wiele środków i nakładów, dlatego też zapraszamy Państwa do lektury tego reportażu, a może ktoś z Państwa odnajdzie w sobie możliwość pomocy tej rodzinie, która tak ucierpiała. Przyczyna pożaru jeszcze do końca nie jest znana, także tutaj ta historia kryje również w sobie pewną tajemnicę. Na stronie 5 drobny biznes pod kroplówką, czyli o tym, jak z trzeciego lockdownu wychodzą właśnie ci właściciele drobnego biznesu. Jest bardzo ciężko, można powiedzieć, że ten drobny biznes ledwie zipie, a na dodatek pomoc państwa w tym wszystkim była chaotyczna, źle skierowana, kierowano się jakimiś zupełnie niejasnymi kryteriami, tutaj te słynne numery PKD. Nie brano pod uwagę, że tak powiem, wszystkich opcji tego, że dane przedsiębiorstwo, nawet małe, nie funkcjonuje same, tylko to jest po prostu jakiś kawałeczek układanki. Jeżeli cała gospodarka nie funkcjonuje, to i również ten mały biznes tak samo nie funkcjonuje. Jan i jego kłopotliwe serce, czyli opowieść o tym, jak to system opieki zdrowotnej skazał pacjenta na sytuację, w której on sam stracił dochody i bardzo mocno podpadł swojemu pracodawcy. W tym numerze rozmowa z panem Waldemarem Drachajmem, dyrektorem Ski Areny w Karpaczu, o tym, że eskapady na Śnieżkę uratowały właściwie sezon tej infrastruktury, tego wyciągu. Na noc do lasu, czyli od 1 maja zmieniają się zasady biwakowania tak na dziko w lesie. Warto przeczytać, gdzie można taki biwak sobie zorganizować. Dotacje dla Muzeum Filharmonii oraz BWA czekają nas naprawdę ciekawe przedsięwzięcia kulturalne. Mimo właśnie tego lockdownu, no tylko trzeba trzymać kciuki za to, abyśmy mogli w tym wszystkim uczestniczyć już osobiście, a nie tylko online, bo chyba wszyscy jesteśmy taką sytuacją już bardzo zmęczeni. Jeszcze w tym tygodniu ogłaszamy rozpoczęcie konkursu Zobacz Ducha Gór, czyli czekamy na zdjęcia, na prace Państwa pokazujące cuda naszej krainy. Oceana Ginger i Fred, czyli reportaż o tym, jak literat ze złotoryi i dziennikarz wymyśla rozrywki dla swoich przygarniętych kotów i pisze o tym książkę. Myślę, że sympatyków tutaj kotków jest wiele i oni z chęcią sięgną do lektury tego reportażu. W nowinach historycznych Kryminalne Archiwa Jeleniogórskiej Milicji i na koniec wspominamy naszą czytelniczkę, to nie powiedzieć, panią Halinę Michalczyk. Zapraszamy do lektury. Tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień.